Ho, 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 ho! Co my tu dzisiaj mamy? Mamy worek pełen prezentów. Już sprawdzam, co my tu dzisiaj... Ojeju, jeju, jeju! Gry mamy! Mamy gry! Mamy gry! Gry dla młodych, grzecznych dzieci. Chodźcie dzieci. Zaraz wam Mikołaj coś z gier poleci. Dzieci, co my tu mamy? Oj. Call of Duty Advanced Warfare. Co to jest za gra? To gra, która na zimowe, zimne wieczory nada się idealnie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zostaniecie przeniesieni na pole bitwy, to zrobi wam się cieplej. Jest to produkcja, która okazała się znacznie ciekawsza niż się wszyscy spodziewali i znacznie lepsza niż się wszyscy spodziewali. Wraca do czasu świetności najlepszych części Call of Duty, czyli Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 i ma dodatki w postaci pięknych efektów, pięknej grafiki oraz zarąbistych dodatków, egzoszkieletów, dronów latających i bardzo szerokiego arsenału broni. Call of Duty Advanced Warfare, rodzice, dziadkowie, dla pełnoletnich adeptów, zakupujcie na prezent. Co my tu jeszcze mamy? Proszę zobaczyć. GTA 5. Mam tu nawet w pudełku już GTA 5. Tej gry to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Naprawdę, ja bym się obraził, gdyby ktoś mi chciał przedstawiać grę. Jestem świetnym Mikołajem, dużo nie gram, ale w to grzech nie grać. GTA 5 opowiada o historii trzech osób. Michaela, Franklina i Trevora. Trafiło w tym roku na konsole nowej generacji, czyli na Xbox One i na PlayStation 4. W zeszłym było na starych konsolach, a w przyszłym będzie na PC-cie. Wcielamy się w rolę trzech osób, nie jednej z trzech, wszystkich trzech. Możemy grać wszystkimi, czyli Michaelem, Trevorem i Franklinem. Wykonujemy misje, możemy latać samolotami, helikopterami, jechać samochodem. Naprawdę możliwości jest dużo. Dodatkowo możemy grać online z innymi graczami w tryb multiplayer, który się nazywa GTA Online. Więc co zrobić, no? Trzeba po prostu w to zagrać. Muszę jeszcze dodać, że w GTA 5 możemy grać z perspektywy pierwszej osoby. Czyli tak jak w Call of Duty, ale w GTA. Nowy dodatek, nowe możliwości. Naprawdę warto. Młodzi adepci średniowiecznej sztuki rycerskiej, którzy chcą zanurzyć się w świecie z domieszką fantasy, zagrają w Lords of the Fallen. Dziadkowie patrioci, rodzice patrioci, dlaczego ten produkt to jest idealny pomysł na prezent, jeśli chodzi o gry? Dlatego, że jest to produkt patriotyczny. Jest to polski produkt, jak widzicie, producenta polskiego, spod polskich rąk, wypracowany i wypieszczony Lords of the Fallen. Rycerski świat, będziemy chodzić z mieczem, będzie to gra bardzo trudna, także jest to nie tylko dobra propozycja dla patriotów, ale dla nieco starszych graczy, którzy w latach 90. swoje najlepsze czasy gamingowe spędzali, bo przypomni im to, jak sobie pluli w brodę, kiedy nie mogli przechodzić różnych gier Dooma, Quake'a, Duke Nukem i Baldur's Gate'a. Polecam. Każdy by chciał być Bogiem. Każdy by chciał. Ja też bym chciał, mimo że jestem świętym Mikołajem. Ale w tej grze, w Watch Dogs, możemy się nim stać. Wiem, że jestem stary, wiem, że już posiwiały, ale jako święty Mikołaj mam też smartfona. I smartfonem w tej grze można wszystko. Wszystko. Przełączyć światła można. Można porozwalać, otwierać samochody, hakować kamery. Wszystko, co chcecie, więc... To jest gra, w której możecie poczuć się jak Bóg. Obraz przyszłości, być może w świecie tych wielkich organizacji rządowych, które czasami mi zabraniają rozdawać prezentów. Może to kiedyś się stać, więc warto przyjrzeć się, jak to może wyglądać. Watch Dogs, gra o przyszłości i smartfonach. Mamy. Co mieliśmy jeszcze tutaj w tym worku? Jest.
jest, to jest dopiero. To jest dopiero sztuka. Far Cry 4. Przypomnijmy sobie, o co chodzi w serii Far Cry. Ja grałem we wszystkie gry Far Cry'a. W pierwszej części mieliśmy do dyspozycji wyspę, najemnika, którym graliśmy, i byli obcy, których musieliśmy zabijać. W drugiej części zostawili nam najemnika, ale zabrali wyspę i zabrali obcych. W trzeciej części zwrócili nam wyspę, nie zwrócili nam obcych, niestety bohatera najemnika zabrali. W czwartej części mamy tutaj tytułowego, okładkowego antagonistę, czyli naszego największego przeciwnika, który nie wiadomo czemu nosi różowy garnitur. Ja, widzicie, noszę czerwony, jest mi bardzo dobrze do twarzy, jemu niekoniecznie, ale będziemy walczyć w górach, w Himalajach, w krainie, mitycznej krainie Kiryat. I w tejże krainie będziemy walczyć z powstaniem, będziemy w centrum tego powstania i będziemy walczyć z samozwańczym dyktatorem. Więc jest to idealna propozycja, aby zaraz po zarąbistym, bardzo dobrym, wigilijnym posiłku usiąść i pograć w Far Cry 4. No i na koniec gra, której tutaj w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć. Gra, w którą ja sam z moimi elfami sobie po wigilii zawsze pokrywam. Muszę sobie podrapać trochę tutaj brodę, bo mnie swędzi jak pierun. FIFA 15 w tym roku to jest najlepsza odsłona tej kultowej serii. Serii, która już tyle lat na rynku jest i sprzedaje się bardzo dobrze. Jest to o tyle najlepsza propozycja z tych naszych wszystkich, że przy wigilijnym stole zamiast łyżeczki albo widelca możemy każdemu położyć pada. I do wielu graczy, 11 na 11, możemy sobie pograć w FIFA 15 na padach. Mi się wydaje, że ja tu w worku takiego pada gdzieś miałem jeszcze też na prezent, ale to mogę wam na chwilę pokazać, jak to będzie wyglądać. O, jest padzik, no i widzicie, tu macie FIFA. No i gracie przy tym wigilijnym stole, strzelacie i gol! I tak to ma wyglądać. Także FIFA 15, GTA 5, Far Cry 4, Call of Duty Advanced Warfare i Lords of the Fallen i Watch Dogs. To są wszystkie gry, które macie zakupić, macie grać na nich. Tutaj na prezent idealne pomysły, a ja, święty Mikołaj, idę dalej rozdawać prezenty. Czekamy już Wigilia, już niedługo, już święta nadchodzą, więc moi drodzy, trzeba się brać do roboty. Także ja też się biorę do roboty, zawijam swój worek i idę dalej. Do widzenia!